Bartek Gołbusia, witam w piątek 27 listopada, zapraszam na Telefakty. Nadal nie wiemy, co wydarzyło się przy Gajowej. Przedsiębiorcy potrzebują konkretnej pomocy. Zakończył się trzeci wojewódzki przegląd świętokrzyskie Jakie Cudne. Wyniki sekcji zwłok miały dać odpowiedź, co wydarzyło się przy ulicy Gajowej w Ostrowcu Świętokrzyskim. Sekcja była, ale nadal nie wiemy, co było przyczyną śmierci 50-letniego mężczyzny. Trwa śledztwo w sprawie tajemniczej śmierci mężczyzny, który został znaleziony w nocy z niedzieli 22 listopada na poniedziałek 23 listopada w domu jednorodzinnym przy ulicy Gajowej w Ostrowcu Świętokrzyskim. Na miejscu zostały zebrane i zabezpieczone ślady przez techników kryminalistyki. Wczoraj odbyła się sekcja zwłok 50-latka. W Krakowie, w Zakładzie Medycyny Sądowej Collegium Medicum została przeprowadzona sekcja zwłok mężczyzny Cezarego N. Biegli wstępnie, nie określili przyczyny zgonu. Z ciała mężczyzny zostały pobrane próbki do badań histopatologicznych, których wyniki być może dadzą odpowiedź na pytanie, co było przyczyną śmierci Cezarego N. Natomiast na chwilę obecną nie została wykluczona wersja, iż do tego zdarzenia mogły przyczynić się inne osoby, dlatego też w tej sprawie w dniu dzisiejszym zostało wszczęte śledztwo o przestępstwo określone w artykule 148 paragraf 1 kodeksu karnego, czyli o zabójstwo. W prowadzonym śledztwie przesłuchanych zostało kilka osób, nikt jednak nie został zatrzymany. Kluczowe w tej sprawie na ten moment są wyniki zleconych badań histopatologicznych. Policja poszukuje świadków zdarzenia drogowego, do którego doszło w połowie października w Szewnie na ulicy Langiewicza. Policjanci z Komisariatu Policji w Ćmielowie pod nadzorem prokuratury rejonowej w Ostrowcu Świętokrzyskim prowadzą śledztwo w sprawie nieumyślnego naruszenia w dniu 16 października 2020 roku około godziny 10:30 w Szewnie na ulicy Langiewicza zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym przez kierującego pojazdem marki Opel Vectra i potrąceniu 66-letniego rowerzysty, który w następstwie odniesionych obrażeń ciała zmarł. W związku z powyższym policjanci zwracają się z prośbą do osób, które były świadkami tego zdarzenia lub posiadają jakąkolwiek wiedzę w powyższej sprawie o pilny kontakt z policjantami z Komisariatu Policji w Ćmielowie. Można się skontaktować z nimi od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16 lub też można skontaktować się z prowadzącym postępowanie telefonicznie pod numerem telefonu 47 804 21 18 lub 47 804 22 05. Informację taką również można przekazać policjantom z Komendy Powiatowej Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim całodobowo. Doktor Adam Karolik ma stanąć przed Komisją Etyki Świętokrzyskiej Izby Lekarskiej w Kielcach po tym, jak wyraził swoje zdanie na temat lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. Na początku listopada tego roku do Świętokrzyskiej Izby Lekarskiej w Kielcach wpłynęła skarga na doktora Adama Karolika, zastępcę dyrektora do spraw lecznictwa Ostrowieckiego Szpitala. Lekarze podstawowej opieki zdrowotnej byli zniesmaczeni słowami, jakie wypowiedział on na jednej z konferencji prasowych. Skarga dotyczyła według lekarzy POZ-u, jak to delikatnie określić, zbyt dużo zostało powiedziane na konferencji prasowej negatywnych rzeczy pod adresem lekarzy POZ-ów. A trzeba pamiętać, że sprawa dotyczy, epidemia dotyczy wszystkich. Każdy ma w tej chwili ciężką sytuację, więc czasem jedno słowo za dużo i niestety możemy kogoś urazić. Sprawa została przekazana do Komisji Etyki Świętokrzyskiej Izby Lekarskiej. Na ten moment komisja nie może się spotkać w związku z panującymi obostrzeniami. Obecnie trwa korespondencja pomiędzy stronami sporu. Ponieważ ja byłem wyłączony z pracy i z możliwości kontaktowania się z ludźmi, więc złożyłem obszerne wyjaśnienie na piśmie do Świętokrzyskiej Izby Lekarskiej, ale to wyjaśnienie dopiero w poniedziałek zostało wysłane pocztą. Jest to wyjaśnienie dosyć obszerne. Oczekuję na
wezwanie przed komisję. Jeżeli takie wezwanie dostanę, to oczywiście czy w formie pisemnej złożę wyjaśnienia, czy osobiście bardzo chętnie przed taką komisję stanę. W czasie pandemii, kiedy prowadzona jest trudna, nieprzewidywalna walka z koronawirusem, zarówno wśród medyków, jak i pacjentów, rodzi się stres i nerwy, co z pewnością nie ułatwia. Mnie się wydaje, że to wszystko jest związane z tym, że każdy z lekarzy, którzy no niestety muszą leczyć w tym ciężkim czasie, jest po prostu przemęczony. I każdy spotyka problemy, które nigdy wcześniej no nie miały miejsca. I najgorsze jest to, że w chaosie takim informacyjnym ciężko znaleźć czasem odpowiedzi na to, jak te problemy rozwiązać. I sądzę, że to się wiąże z tym, że każdy z nas jest troszeczkę już zmęczony tą całą sytuacją i wtedy no czasem mówimy nie to, co trzeba i wydaje mi się, że zrzucanie na kogokolwiek odpowiedzialności za tą sytuację z lekarzy jest, no jest troszeczkę niepotrzebne. Spory nie ułatwiają i nie zmieniają na lepsze polskiej służby zdrowia. Lekarzy specjalistów w dalszym ciągu brakuje, a pandemia tylko to potwierdziła. Zarówno lekarze, pielęgniarki, jak i personel pomocniczy pracują ponad swoje siły, aby ratować życie i zdrowie. Koronawirus odczuwalny jest nie tylko w służbie zdrowia. Coraz więcej problemów ma polska gospodarka, a przedsiębiorcy uważają, że rządowe wsparcie jest niewystarczające. Od początku epidemii koronawirusa w kraju rząd proponuje pracodawcom świadczenia pomocowe zawarte w tak zwanej tarczy antykryzysowej. Przedsiębiorcy w dalszym ciągu mogą składać wnioski, aby uzyskać wsparcie. Dotychczas w powiecie ostrowieckim z pomocy skorzystało ponad 6 tysięcy wnioskodawców. Wydatkowaliśmy 41 milionów jako Powiatowy Urząd Pracy na wsparcie tutaj powiatowe, więc to są naprawdę ogromne pieniądze, ale do końca roku przedsiębiorcy, którzy jeszcze nie złożyli takich dofinansowań mogą złożyć. Pandemia trwa. Wiele firm zostało czasowo zamkniętych w związku z nałożonymi obostrzeniami. Cierpi m.in. branża gastronomiczna, hotelarska, turystyczna czy przedsiębiorstwa dbające o zdrowie fizyczne, siłownie, akwaparki, kluby fitness. Tak jak wiemy, branża przykładowo hotelarska czy gastronomiczna, to nie można powiedzieć, że to jest tylko branża gastronomiczna, bo to tak samo rykoszetem dostaje i transport, i hurtownie, to wszystko jest bardzo powiązane. Pracodawcy uważają, że największym problemem jest brak rozmów, konsultacji rządu z przedsiębiorcami. Pieniądze są rozdawane na prawo i lewo, gdzie no, niektóre firmy dostają, że tak powiem, wręcz na dziwnych zasadach. Nie powinni dostawać, a dostają. A są firmy potrzebujące, które naprawdę bardzo potrzebują, a te firmy mają problem, żeby dostać. Propozycją rządu dla firm, które obecnie najbardziej zostały dotknięte skutkami drugiej fali epidemii, jest tarcza branżowa, z której mogą skorzystać przedsiębiorcy posiadający jako przeważający jeden z 25 różnych punktów PKD. W szczególności te podmioty z zakresu kultury, rozrywki, sportu, handlu detalicznego, ze względu na fakt, że w tej chwili szereg tego typu instytucji, przedsiębiorstw nie funkcjonuje. Z informacji posiadanych wiem, że około 200 tysięcy podmiotów w Polsce uzyska takie wsparcie. Kwota to jest już sięgająca miliardów złotych, ale ze względu na taką sytuację oczywiście jest to konieczne. Przedsiębiorcy będą mogli liczyć na zwolnienie ze składek ZUS za listopad 2020 roku, jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe, dotacje do 5 tysięcy złotych dla mikro i małych przedsiębiorców oraz zawieszenie opłaty targowej w 2021 roku. Państwo też, skoro nie ma, to widzę, że przerzuca niektóre ustawom, tak jak na przykład pieniądze, że zwolnią z opłat targowych. Ale te pieniądze nie wpływały nigdy do państwa, tylko wpływały do budżetu gminy, powiatu, w zależności od tego, czyje było targowisko. Także tutaj to fajnie jest rządzić się czyimiś pieniędzmi. Według mnie jest to nieodpowiedzialne. Gminy osiągające z tytułu opłaty targowej przychody powyżej 10 tysięcy złotych otrzymają rekompensatę ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Będzie ona przyznana z góry za cały rok do 31 marca 2021 roku. Natomiast wnioski o otrzymanie świadczenia postojowego lub dotacji będzie można składać do 30 czerwca 2021 roku. Przedsiębiorcy, którzy opłacili już składki ZUS za listopad 2020 roku, będą mogli ubiegać się o zwrot.
Tegoroczny przegląd Świętokrzyskie Jakie Cudne, w którym biorą udział osoby z niepełnosprawnością intelektualną, w tym roku odbył się w internecie. Partnerem przy realizacji tego przedsięwzięcia jest Lokalna TV. 24 listopada zakończył się trzeci wojewódzki przegląd twórczości osób z niepełnosprawnością intelektualną Świętokrzyskie Jakie Cudne. Wydarzenie kierowane jest do dzieci, młodzieży i osób dorosłych. W tym roku do udziału w przeglądzie zgłosiło się 11 placówek zajmujących się kształceniem, terapią, rehabilitacją społeczną i zawodową osób z niepełnosprawnością intelektualną. Trzecia edycja była wyjątkowa, ponieważ odbyła się wirtualnie, głównie w mediach społecznościowych. Każda placówka przygotowała autorskie prezentacje. Myślę, że można zobaczyć, jak wiele radości i jak wiele piękna jest w tym, co prezentują uczniowie i wychowankowie takich ośrodków, szkół specjalnych. Te dzieciaki są wyjątkowe, one są twórcze, niesamowicie prężnie działają i forma sceniczna, którą prezentowali jako jeden z elementów zgłoszenia ośrodka do tego przeglądu, miała bardzo różnorodną formę. Były to tańce, były piosenki, były formy teatru cieni. Osoby niepełnosprawne już nie raz udowodniały, że potrafią, że są utalentowane, a przede wszystkim zaangażowane. W takich inicjatywach jak przegląd twórczości ważna jest wspólna zabawa, integracja i rozwój. Integracja osób z niepełnosprawnością intelektualną ze społeczeństwem lokalnym, ich aktywizacja zawodowa, pokazanie talentów, ukrytych możliwości, które tkwią w takich osobach. Drugim ważnym elementem i takim celem naszego przeglądu jest kształtowanie poczucia przynależności z daną społecznością, regionem, województwem, z tak zwaną małą ojczyzną. Oczywiście idea jest jak zawsze szczytna. Uczniowie, wychowankowie naszych szkół, placówek są osobami, tak jak już wspomniałam, bardzo twórczymi, kreatywnymi i należy to pokazywać społeczeństwu. Aby podkreślić swoje przywiązanie do regionu, każda grupa oprócz występów artystycznych odkryła w sobie jeszcze jeden talent i pasję – zamiłowanie do lokalnej kuchni. Zadaniem każdej grupy, oprócz oczywiście przygotowania filmu z występami, było przesłanie dokumentacji fotograficznej wraz z przepisem na takie charakterystyczne dla nich ciasteczka, przekąski. One zostały zebrane i wydane w książce kucharskiej. Książki będą rozdane placówkom, będą rozdane instytucjom, najważniejszym instytucjom i urzędom województwa świętokrzyskiego, gminom, wszystkim tym, którzy pomagali nam przy organizacji, przy tworzeniu trzeciego przeglądu. Kolejną niespodzianką był również internetowy plebiscyt, w którym publiczność głosowała na najciekawszy występ, walcząc o nagrodę publiczności. By dać możliwość większej grupie naszej społeczności obejrzenia tych naprawdę niezapomnianych występów wspaniałych wykonawców, w tym roku pokusiłyśmy się o danie możliwości zagłosowania na najciekawszy występ i w celu jakby zagłosowania na zespół, który zdobędzie nagrodę publiczności. Miło mi ogłosić, że w tym roku Nagrodę Publiczności zdobyło Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Umysłowo Razem przy warsztatach terapii zajęciowej w Ostrowcu Świętokrzyskim. Organizatorami trzeciego wojewódzkiego przeglądu twórczości osób z niepełnosprawnością intelektualną byli Zespół Szkół Specjalnych w Ostrowcu Świętokrzyskim i Stowarzyszenie Źródło, partnerem wydarzenia Lokalna TV. Jako partner przeglądu przygotowaliśmy dla Państwa film prezentujący wszystkich uczestników tegorocznej edycji. Świętokrzyskie Jakie Cudne będzie można obejrzeć już jutro na naszej antenie, a także na portalu lokalnatelewizja.pl, Facebooku i kanale YouTube. Dziękuję za uwagę, zapraszam na regionalną prognozę pogody. Do zobaczenia.
CarFast. Dla tych, którzy nie wiedzą, co przyniesie nowy dzień i martwią się o swoją zawodową przyszłość, mamy dobrą wiadomość. Z ośrodkiem szkolenia CarFast zdobędziesz nowe kwalifikacje i z pewnością siebie wejdziesz na rynek pracy. Kursy dla operatorów maszyn budowlanych i drogowych, koparko-ładowarki, koparki, ładowarki, spycharki, walce drogowe, frezarki, wózki widłowe, ładowarki teleskopowe, żurawie, podesty ruchome i tym podobne. Kursy dla kierowców zawodowych, przewóz towarów niebezpiecznych, ADR, świadectwo kwalifikacji i wiele innych szkoleń podnoszących Twoje kwalifikacje. CarFast. Weź przyszłość w swoje ręce. Kompleksowa rehabilitacja. Profesjonalna obsługa. Zabiegi dla każdego. Dostępność 5 dni w tygodniu. Konsultacje fizjoterapeutyczne. Physioactive Rehabilitacja, ulica Polna 27 w Ostrowcu. Telefon 601 27 40 77. Nowoczesne, profesjonalne, przyjazne dla pacjenta Centrum Skutecznej Rehabilitacji. Terapia kontuzji i urazów sportowych. FET, terapia skolios. DIERS, diagnostyka wad postawy. Salus Talent Uro. Skuteczna terapia nietrzymania moczu. Konsultacje ortopedyczne i radiologiczne. Badanie USG. Pełna gama zabiegów fizykalnych. Terapia indywidualna. Zapraszamy. Centrum Rehabilitacji Markmed. Ulica Kopernika 14. Ostrowiec Świętokrzyski. Smacznej pogody życzy sponsor. Pizzeria da Grasso w Ostrowcu Świętokrzyskim. Prognoza pogody dla Ostrowca i regionu świętokrzyskiego. Dziś w nocy temperatura 2 stopnie Celsjusza, wiatr powieje z prędkością 13 km na godzinę, a ciśnienie to 1020 hektopaskali. Jutro natomiast temperatura 4 stopnie Celsjusza, wiatr 20 km na godzinę i ciśnienie 1022 hektopaskale. Warunki biometeorologiczne będą niekorzystne. Smacznej pogody życzył sponsor Pizzeria da Grasso w Ostrowcu Świętokrzyskim.